Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z grudniowym shiny boxem. Dobrze pokazuję, czy do góry nogami? Dobrze. I od razu po prostu wielki plus za opakowanie. Jakie piękne jest to pudełko w tym miesiącu. Naprawdę strasznie ładne. Bardzo mi się podoba. Wiem, że to niby taka drobnostka, ale ja strasznie lubię, jak coś tak jest ładnie zapakowane i ładnie... Zobaczcie. Wow. Muszę Wam to pokazać. Shiny box grudzień. I tutaj też shiny box grudzień. Śliczne do pudełka. Położę je sobie gdzieś na wierzchu, bo samo w sobie jest dekoracją. I co? Zaczynamy. Open box. Zostańcie do końca, bo będę miała dla Was trochę prezentów od Mikołaja. Też ładnie. Tak. Co my tutaj mamy? Dobra. O, jest naklejka świąteczna. To jest naklejka świąteczna? Nie. Nagradzamy subskrybentki. Mamy dla Ciebie wyjątkową niespodziankę, którą znajdziesz w grudniowym Shiny Box. Krem regenerujący z wyciągiem ze ślimaka marki Syis. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. O wartości 40 zł. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Życzę zespół Shiny Box. Super. Myślałam, że to naklejka. Tu jest karteczka. Shiny Boxowe. Mamy jeszcze tutaj co? 10% rabatu na zakupy w sklepie co? Interszukom.pl. Ok. Dobra. No i teraz, żeby nie było, otwieram tutaj komisyjnie przy wszystkich. Mojego grudniowego... A, podarłam Shiny Boxa. No przepraszam Was, że tak niezbyt ładnie i wow, aż się tu wszystko wysypuje. Ile tu dobroci. I będziemy jechać po kartce po kolei. Choinka mnie tu zaczepia i mnie rozbiera ze sweterka. Pierwsza rzecz to jest organik. I tutaj możemy mieć tak, peeling enzymatyczny, tonik do twarzy albo żel do mycia twarzy. Produkt pełnowymiarowy o wartości 73 zł. Czyli w tym momencie już nam się pudełko zwraca. I ja mam co? Ja mam łagodny tonik. Tak, tonik łagodzący. Tonik przywracający naturalne pH skóry, przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cery. Formuła kosmetyku zawiera koktajl ekstraktów roślinnych o synergistycznym działaniu. Okej. Okay. Fajnie. Dla mojej podrażnionej skóry teraz, jak wiecie, jeżeli mnie oglądacie na bieżąco, wiecie, że moja skóra ostatnio bardzo cierpi, także bardzo, bardzo mi się przyda ten produkt. Dobra. Gdzie się to postawimy? Tutaj, żebyś nam nie spadł. Następna rzecz. Anatomicals. Czy to to? Tak. I to jest, możecie mieć w pudełku albo krem do rąk, albo balsam do ust. Jest to również produkt pełnowymiarowy i kosztuje 12 zł. Kosmetyki Anatomicals nie zawierają parabenów, są delikatne dla skóry, nie podrażniają jej. Używanie ich to czysta przyjemność dla ciała i uczta dla zmysłów. Bardzo mi się podoba to opakowanie, coś mi przypomina, ale nie wiem co. Nie pachnie. Albo ja nic nie czuję. No dobra, zobaczymy. Następna rzecz to L'Oreal błyszczyk do ust Glam Shine. O! Nigdy nie miałam tych błyszczyków. Glam Shine Fresh. Czy to jest produkt pełnowymiarowy? Tak, to jest produkt pełnowymiarowy. 35 zł kosztuje. Idealnie nabłyszcza usta dzięki migoczącym drobinkom masy perłowej. Ja mam go w kolorze. Zawsze to jest fajne. A, jest 187 Aquamandarin. Taki kolor, on jest super do opalonej twarzy, także ja go sobie raczej zostawię na lato, bo to jest taki sorbetowy pomarańcz, ale to super wygląda na wakacjach właśnie do opalonej skóry, jeszcze do jakiejś turkusowej sukienki albo turkusowego kostiumu kąpielowego. To będzie super. Następna rzecz to jest Marion. O, i to są bibułki matujące z pudrem Matte Express. Również produkt pełnowymiarowy, 12 zł kosztuje. Bibułki matujące z pudrem w kolorze jasnego brązu wchłaniają nadmiar sebum z twarzy, błyskawicznie odświeżają twarz, pozostawiając na niej cienką warstwę pudru, która matowi skórę na długi czas. Wow, nie widziałam jeszcze takich bibułek, które by
oprócz matowania jeszcze zostawiało puder na twarzy. Przetestujemy i zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. To może być, jeżeli działają, to myślę, że to jest super wynalazek. Bardzo fajny, włożę sobie do torebki i będę korzystać. I ostatnia rzecz to jest Farmona, masło do ciała, również produkt pełnowymiarowy. Kosztuje 14 zł. I o, ja mam zieloną herbatę i limonkę, to akurat zapach dla mnie. I to jest aksamitne masło do ciała o gęstej konsystencji, energizującym zapachu. Dzięki bogactwu naturalnych składników aktywnych intensywnie i głęboko odżywia skórę, poprawiając jej kondycję i wygląd. Bogaty w kofeinę ekstrakt z zielonej herbaty i guarany wspomaga spalanie zbędnej tkanki tłuszczowej oraz poprawia jędrość i sprężystość. Ma też masło karité. Fajnie, ja lubię te masełka z Farmony, także na razie jeszcze poczeka na otwarcie, bo mam kilka produktów do ciała, ale myślę, że znajdzie zastosowanie. I jeszcze widzę, że mamy tutaj trzy próbki i to jest, o, Sweet Secret, miałam kiedyś to, super pachną te rzeczy, też z Farmony, to jest czekoladowe masło do ciała, ciemna czekolada i orzech pistacji. Tutaj mamy ekskluzywny biokrem nawilżająco regenerujący, też od Farmony próbka. I o, to jest fajne, muszę to sobie kupić na narty. Minus 20 stopni, Protect Face, zimowy krem ochronny do twarzy, też z Farmony. To jest bardzo fajne, to mi się przyda. W ogóle szukam takiego kremu, który mogłabym używać właśnie zimą na nartach. I jeszcze tu jest właśnie produkt dla subskrybentek, czyli dla tych dziewczyn, które nie kupują tylko jednego pudełka jednorazowo, tylko zamawiają subskrypcję. To wtedy Shiny Box zawsze dokłada jakiś dodatkowy produkt w nagrodę. I tutaj mamy krem dzienno-nocny ze śluzem ślimaka. Nie brzmi to zachęcająco, ale czego nie robimy, żeby wyglądać pięknie, prawda? Nie no, żartuję, słuchajcie, ale żel ze ślimaka. Ciekawe, ciekawe. Na razie też nie otwieram, bo mam kilka produktów do przetestowania, ale zobaczymy, jak ślimak da radę. Zobaczymy. Słuchajcie, pudełko uważam w tym miesiącu za bardzo, bardzo udane, bo właściwie wszystko mi się podoba i wszystko mi się przyda. Tak, także bardzo fajnie. Jestem ciekawa bardzo tego toniku z Organic, czy na przykład on da radę, żeby go używać zamiast wody termalnej, czy rzeczywiście będzie miał takie działanie łagodzące. No skoro kosztuje 73 zł, co jest taką dosyć wysoką ceną za tonik, to myślę, że powinien być fajny. Zresztą ja miałam kiedyś kilka kosmetyków Organic i były naprawdę ok, więc jestem ciekawa. Ciekawa jestem również bardzo tych bibułek, czy to się sprawdzi, że ze ślimaka też na pewno przetestuję, nie ma, że boli. No i generalnie tak, pudełko bardzo, bardzo fajne. I ja mam jeszcze dla Was prezenty, żeby nie było tak, że tylko ja mam pudełko. Więc mam dla Was do rozdania 4 pudełka Shiny Box. W tej wersji bez kremu ze śluzu ślimaka, czyli nie w tej wersji dla stałych subskrybentek, tylko w tej wersji podstawowej, czyli te same produkty bądź ich zamienniki, które Wam tu przeczytałam, bez kremu ślimakowego. I mam do rozdania 4 pudełka. Wszystkie dokładne zasady rozdania będą pod spodem, więc przeczytajcie uważnie, zanim weźmiecie udział, bardzo Was proszę. A żeby wziąć udział, trzeba pod filmem tym tutaj zostawić komentarz i nie będzie w tym miesiącu żadnych jakichś zadań, pytań. Po prostu skomentujcie film tak, jakbyście go skomentowały normalnie, oglądając mój film. Bez żadnego wymyślania jakichś odpowiedzi na dziwne pytania i tak dalej. Po prostu zostawcie zwykły komentarz do tego filmu i spośród wszystkich komentarzy wybiorę 4 szczęśliwców, którzy wygrają pudełka. Poza tym odsyłam Was na stronę Shiny Box, gdzie macie fajny, też będzie link na dole, gdzie macie pomysły na prezenty od Shiny Box. Więc jeżeli szukacie inspiracji, bo tam są i prezenty dla faceta, bo też oni mają swoje pudełko takie męskie,
czy tam, nie wiem, dla siostry, dla mamy i tak dalej, to to też może być spoko rozwiązanie, więc linka Wam dam do tego na dole. A jeszcze, jeżeli nie wygracie pudełka i chcecie po prostu sobie zamówić to pudełeczko, to na dole będziecie mieć kod promocyjny, to jest kod SZUSZ, dzięki któremu kupicie taniej zapłacicie za pudełko, wpisując ten kod przy zamówieniu. I też wszystkie dokładne informacje będą na dole, także odsyłam Was do opisu, przeczytajcie, na pewno coś ciekawego się dowiecie. Ja już uciekam. Pamiętajcie, że w grudniu codziennie od poniedziałku do piątku filmy na kanale SZUSZ, także tych filmów jest teraz więcej i możecie codziennie w tygodniu być ze mną. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę o kciuk w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żeby dostawać powiadomienia o wszystkich filmach na bieżąco. Tym bardziej, że ostatnio YouTube wariuje i bardzo dużo też filmów się gdzieś nie wyświetla, nie wszyscy je widzą. Ja sama tak mam, nie wiem czy Wy też tak macie, że czasami nawet jak mam zasubskrybowany kanał, to te bieżące filmy mi się nie wyświetlają w subskrypcjach, tylko muszę do kogoś wchodzić na kanał, żeby zobaczyć, czy dodał coś nowego. Także jak Wam się nic nie pojawia, to sprawdzajcie na kanale, bo być może ostatnio niestety YouTube szaleje i ciężko mu to wszystko idzie. Także zapraszam Was do konkursu. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie komentarz. Ja już uciekam, nie przedłużam. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Pa, pa!